moich słów. W sobotę, 11 września, Michał Szpak odwiedził Cieszyn w ramach swojej trasy koncertowej. Bardzo pozytywne przyjęcie. Piękny jest ten teatr, więc on niesie sam w sobie już wspaniały klimat w trakcie koncertu, a publiczność totalnie rozśpiewana, więc pozdrawiam wszystkich. Michał Szpak zaprezentował się fanom w nowej, starej odsłonie, bo z początków swojej kariery muzycznej. To był koncert, który ukazywał mnie z początków mojej kariery, której prawdopodobnie niewielu, którą niewielu śledziło, w związku z tym jest to taka moja retrospekcja. A jest to pomost, dlatego że w przyszłym roku szykuje się nowy materiał, więc po prostu jest to trasa, która przygotowuje słuchaczy na coś nowego po prostu. No właśnie, czy możesz coś zdradzić? Nowy materiał, czyli taki z pazurem rockowy. No domyślam się, że z pazurem rockowy. Jakby zdradzać nie mogę, bo nie chcę. Na pewno będzie to kolejna odsłona Michała i myślę, że niebanalna. No to z pewnością, ale było też i o tej, bo już nie ciągnę dalej tego tematu w takim razie, ale było też i o wolności, było o miłości, czyli to też takie kolejne przesłanie tej trasy. No ta trasa nosi tytuł Wolność Fobia, więc to jest właśnie taki trochę hołd dla wolności w naszym kraju, której czasami brakuje. W cieszyńskim teatrze rozbrzmiały również te najpopularniejsze utwory artysty oraz covery światowych hitów. Hipnotyczna oprawa wizualna oraz sceniczne kreacje przykuwały uwagę do ostatnich sekund występu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.